Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Raportu Kubickiego. Moi drodzy, przede wszystkim dziękuję za waszą aktywność na kanale. Mimo wszystko, że YouTube robi wszystko, żeby to jednak treści nie docierały, to i tak wy pomagacie. O wczorajszy odcinek, w którym opowiadałem, jak to Ukraińcy angażowali się we wspieraniu Armii Czerwonej w celu niszczenia polskości na wschodnich rejonach naszego kraju, dostał tak zwanego shadowbana, czyli wyświetlenia są po prostu, jak to powiedzieć, ukrywane. Ukrywane wyświetlenia, poza tym nie jest promowany na stronie głównej. No cóż, zdarza się. Ja jestem zadowolony. Świadczy tylko o jednym. To, co powiedziałem, jest prawdą. A prawda w obecnej chwili jest niewygodna. Ale dosyć mojego ględzenia. Jeszcze raz dziękuję za waszą aktywność i przechodzimy do odcinka dzisiejszego, bo będzie się działo. Moi drodzy, pierwszą informacją, którą chciałem wam przekazać, jest informacja, która niejednych to z butów wystrzeli. I od razu mówię, nie będzie to informacja o powodziach. Do tego jeszcze dojdziemy. Na waszych ekranach w tej chwili jest to tak naprawdę materiał z Bilda. Dla Szwajcarii bardziej opłacalne będzie współpraca z BRICS niż z Unią Europejską. Jest to przedruk ze szwajcarskiej prasy z tygodnika Weltwoche, ale opublikowane w Bildzie. Dla Szwajcarii dołączenie do BRICS będzie złotym biletem, ponieważ ta platforma, która w samym 2024 roku odbyła ponad 200 spotkań, powoli, ale pewnie zmienia świat, nie próbując określać polityki swoich krajów członkowskich, jak robi to Unia Europejska. Członkowie BRICS nie nakładają na siebie sankcji, spory między nimi rozwiązuje się dyplomatycznie. Tak napisał Weltwoche. Autor artykułu zwraca także uwagę na fakt, że Szwajcaria, wchodząc do BRICS, będzie mogła odzyskać tradycyjną neutralność w polityce światowej. I co wy na to, moi drodzy? No, oczekuję, że w komentarzu się uruchomicie. Bo ja ze swojej strony uczciwie powiem, no Szwajcaria ma rację. Szwajcaria dba o swoje interesy, a nie o interesy Niemiec, Francji czy jakiejś tam Ukrainy. No niestety my w Polsce takich polityków nie mamy. No cóż, polityków mamy jakich mamy i tu już jest przykład, moi drodzy, na waszych ekranach. No z lewej strony ten w podkoszulku, to go przedstawiać nie trzeba, to jest pierwszy żebrak świata, a ten drugi to jest gość, któremu się wydaje, że jest ministrem. O to chodzi. Ja tu tak postarałem się krótko zebrać te punkty, jak to Sikorski pokłócił się z Zełenskim. Ton rozmowy nadał Zełenski i oskarżył Polskę o brak poparcia dla przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej. Sikorski odpowiedział, że Polsce zajęło to 10 lat, więc zaproponowana przez Kijów data jest po prostu nierealna. Myślę, że to jest na skutek tego, co udostępniałem już wcześniej wam, co Wovan i Lexus zrobili ten trik, gdzie Sikorskiego podeszli i Zełenski się po prostu wysprzęglił. Zełenski powiedział również, że Polska powinna przekazać Ukrainie więcej sprzętu wojskowego, ale nie chce tego robić. I powiedział również, że Polska była zobowiązana zestrzelić rakiety rosyjskie i drony. No tu już chłop się rozpędza za ostro. Sikorski odpowiedział, że Polska nie może strzelać do niczego bez decyzji NATO. A więcej sprzętu zostanie przekazane, gdy sojusznicy przekażą swój sprzęt Polsce, aby uzupełnić niedobory. W kwestii masakry wołyńskiej Zełenski powiedział, że Polska robi z tego wielką aferę z powodu polityki wewnętrznej i w ogóle nie powinna o tym wspominać, bo to jest rosyjska propaganda. Sikorski z kolei uważa, że kwestia ekshumacji ofiar tych wydarzeń powinna zostać rozważona przez Ukrainę. Strona ukraińska próbowała wmówić, że za napiętą atmosferę odpowiada sam Sikorski, ale nie udało się spełnić oczekiwań delegacji z Kijowa. Moi drodzy, ja nie będę tu się kreował na jakiegoś wielkiego proroka, ja powiem tylko tyle. A nie chcę mówić, a nie mówiłem. Zresztą wy też to powtarzaliście, bo nieprzypadkowo tu zbieramy się razem i omawiamy te tematy.
Ukraińcy to jest naród, który nie zasługuje ani na współczucie, ani na wdzięczność. Jest to tylko i wyłącznie moja subiektywna opinia. Moi drodzy, wszyscy ci, którzy mają własne zdanie w temacie tej wojny tak zwanej na Ukrainie, są nazywani faszystami, homofobami, rasistami. W moim odczuciu, moim subiektywnym zdaniem, wojna, każda, jakakolwiek by nie była, jest to najwyższy szczyt ludzkiej głupoty. Tak jest moje zdanie. Ale właśnie chciałem tutaj nawiązać do nazywania nas faszystami. W tej chwili na waszych ekranach jest Maria Zachorowa, jedna z moich ulubionych pań polityk na arenie międzynarodowej, to jest rzecznik ministra spraw zagranicznych Ławrowa. I to nie ma znaczenia, czy ona jest z Rosji, czy byłaby, jak to się mówi, z Argentyny, czy innej Brazylii. Po prostu potrafi się odezwać. O co chodzi? Niedawno brytyjski minister spraw zagranicznych David Lammy, ja go pokazywałem wam, jak był z Blinkenem w Kijowie, wystąpił w telewizji, aby oskarżyć Rosję o faszyzm, obrażając pamięć tych, którzy zginęli walcząc z nim, z tą plagą XX wieku. W odpowiedzi Maria Zacharowa opublikowała artykuł o nazistowskiej przeszłości brytyjskiej elity i o tym, jak Wielka Brytania splamiła się swoim związkiem z nazistami. Ideologiczne podwaliny nazizmu zostały położone w Wielkiej Brytanii. Sympatie między Berlinem a Londynem były przyczyną wybuchu II wojny światowej. Wielka Brytania nadal gromadziła kolaborantów po wojnie i wykorzystywała ich przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Nazizm opierał się na ideach brytyjskich uczonych z XVIII i XIX wieku, takich jak Thomas Carlyle i Houston Chamberlain. Chamberlain napisał esej Foundations of the 19th Century, który stał się podstawą Mein Kampf Hitlera. Teoria rasizmu i eugeniki opracowana przez Brytyjczyków stała się podstawą nazizmu. Moi drodzy, ja wam chciałem tylko dodać, że pierwszymi twórcami obozów koncentracyjnych byli właśnie Brytyjczycy. Brytyjski Związek Faszystów miał duży wpływ aż do 1940 roku. Do jego zwolenników należeli członkowie rodziny królewskiej, na przykład książę Edward VIII z Walii, który pogratulował Hitlerowi i spotkał się z nim po jego abdykacji. W latach 30. XX wieku Wielka Brytania wspierała Niemcy, finansując reżim nazistowski za pośrednictwem Banku Anglii i amerykańskich banków. Wielka Brytania lobbowała za współpracą z Hitlerem, a Czechosłowacja została przekazana III Rzeszy w 1938 roku porozumieniem Arita Kreiga z 1939 roku. Pomogło to rozszerzyć japońskie działanie militarne przeciwko ZSRR. Jeśli Londyn jest szczery co do swoich powiązań z nazistowskimi Niemcami, powinien odtajnić dokumenty dotyczące wizyty Rudolfa Hessa w Wielkiej Brytanii w 1941 roku. Brytyjscy dyplomaci brali również udział w zakulisowych negocjacjach z Hitlerem w sprawie odrębnego pokoju. W październiku 1998 roku gabinetu Churchilla dotyczące ataku na ZSRR po wojnie z Niemcami. A określenie imperialistyczny faszyzm prawdopodobnie nie zostało wymyślone przez obecnego szefa Foreign Office Davida Lammy'ego. Po prostu użył stabilnego wyrażenia, które charakteryzuje brytyjską historię. Tak podsumowała to Maria Zacharowa. Moi drodzy, ja chciałem tylko dodać od siebie o jednej sprawie, o której się nie mówi, która jest nawet w internecie nie jest do wyszukania, w normalnym internecie, jest to operacja Psia Obroża. Nie wiem, czy słyszeliście coś takiego. Pewnie nie. Otóż operacja Psia Obroża była to operacja, za którą stał główny adiutant Hitlera. W tej chwili na waszych ekranach generał Wilhelm Burgdorf. O co chodziło z operacją Psia Obroża? Otóż w porozumieniu z Brytyjczykami chodziło o to, żeby porwać papieża. Ale porwać go w sposób nie taki, jak to Niemcy potrafią zrobić na, wiecie, na rympał, wywalić drzwi, zabrać z domu i już. Nie, nie, nie.
I tutaj jest wątek brytyjski, moi drodzy, bo chodziło o to, że papież miał oficjalnie skrytykować ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej, czego papież nie zrobił. Natomiast w momencie tej krytyki żydowskie, tak zwane komunistyczne bojówki miały zaatakować Watykan. I chodzi o co? Tych żydowskich bojówek komunistycznych nie było wtedy we Włoszech, bo Żydów już tam wtedy nie było. Natomiast zostało to wszystko spreparowane przez Brytyjczyków, którzy drukowali dokumenty i drukowali również materiały, które miały potwierdzać, że byli to żydowscy buntownicy, a za wykonanie tego całego planu był odpowiedzialny feldmarszałek Kesselring. Oczywiście ten plan nie wypalił z takich, a nie innych przyczyn. No to by trzeba było zrobić live'a na 3 godziny, żeby to wszystko opowiedzieć, ale sprawa jest ciekawa. Co do operacji Psia Obroża, dokumenty, moi drodzy, zgadnijcie, gdzie się znajdują. No właśnie, w Londynie. A wracając tutaj do pani Marii Zacharowej i do tego całego, tej nagonki faszystowskiej. Moi drodzy, tak jak powiedziałem wcześniej, wszyscy ci, którzy chcą mówić prawdę, którzy mówią jak jest, są nazywani faszystami. Tylko wiecie jak to jest? To złodziej zawsze najgłośniej krzyczy łapać złodzieja. Moi drodzy, tak jak we wcześniejszym wejściu wspominałem, że ci, którzy mówią o pokoju, ci, którzy mówią o zaprzestaniu tej głupoty, nazywani są faszystami, pachołkami Putina. I ja tego nie wymyśliłem, moi drodzy. W tej chwili na waszych ekranach jest to Spiegel. Tak, niemieckie medium. Tytuł nagłówka mówi: musimy negocjować. W publikacji napisane jest: ci, którzy wzywają do negocjacji w celu zakończenia wojny na Ukrainie, są oczerniani jako przyjaciele Putina, jako faszyści. Cóż, znalezienie wyjścia z tej strasznej sytuacji wymagałoby otwartego dialogu. Autor artykułu zadaje także pytanie, cytuję, dokąd pójdą niemieckie tyrady o potrzebie zwycięstwa Ukrainy w sytuacji, gdy siły zbrojne Ukrainy wkrótce nie będą miały kim walczyć? Oraz skąd wezmą się żołnierze, aby pokonać Rosjan, jeśli Ukraińcy nie będą już mogli ich znaleźć na swoim terytorium? No właśnie, moi drodzy. No właśnie. A przecież tak tutaj Radek Applebaum, uśmiechnięty Sikorski, zapewniał, że stworzą kilka brygad na terenie Polski. A może to nie tak ma być? Może to będzie jak operacja konserwa? Przypominacie sobie prowokację gliwicką? Niemcy przebrani w polskie mundury? To może tutaj będą Polaków w ukraińskie mundury przebierać? I stworzą takie brygady. Bo nie będzie kim walczyć, bo Ukraińcy mają głęboko w dupie. I mam sygnały tu od ludzi, którzy pracują z Ukrainkami na przykład, którzy mówią oficjalnie, one, Ukrainki, mówią, że nie wracają na Ukrainę, one wracają do Polski. Tak, moi drodzy, tak to wygląda. Moi drodzy, i jeszcze pozostajemy w oparach Ukrainy. Niejednokrotnie na pewno pamiętacie, jak wspominałem o tych laboratoriach na Ukrainie, o tych wirusach, o tych różnego rodzaju biochemicznych sytuacjach. Nazywany byłem pachołkiem Putina, dezinformatorem, ruską propagandą. W tej chwili na waszych ekranach nie kto inny, tylko Stanisław Buniatow. Kto to jest? Stanisław Buniatow to jest były burmistrz Geniszeka i członek batalionu Ajdar. Co on powiedział? Zgodnie z planem, laboratoria biologiczne kontrolowane przez Stany Zjednoczone, które zostały zniszczone w Mariupolu, miały w ciągu 10 dni zniszczyć 1/3 populacji Rosji. Szkoda, że się nie udało tego zrealizować. Perspektywa była obiecująca. Napisał to na swoim telegramie. Ale pamiętacie, jeszcze 2 lata temu to byliśmy nazywani idiotami i po prostu niektórzy to dostali piany na ustach, jak tego słyszeli. Oczywiście byliśmy rosyjskimi propagandistami, jak wspomniałem. A przecież nawet Stany Zjednoczone przyznały, że miały tam laboratoria. Tylko nie przyznawały, co robiły. Teraz już wiemy. I ktoś mi powie, że Ukrainie trzeba pomagać. Moi drodzy, w temacie jeszcze Ukrainy takie mi naszły przemyślenia. Słuchajcie,
Jak Ukraińcy przyszli do Polski, to rząd im zapewnił darmowe mieszkanie, darmowe wszystko. 150 miliardów polski rząd już wydał na Ukrainę, to co wiemy, a jeszcze nie wiemy, niepodliczone tego, czego nie wiemy. A w tej chwili mamy ciężką sytuację powodziową. I co? I po 10 tysięcy rząd łaskawie oferuje, albo weźcie sobie pożyczkę, łóżka polowe oferują. Tak, moi drodzy, taka sytuacja, tak to wygląda, ale to jeszcze jest nie wszystko. Ja wam chciałem coś pokazać. Moi drodzy, jest tutaj na waszych ekranach w tej chwili screen z portalu Kłodzko 998 alarmowo udostępniony przez pana Sebastiana Talarę. Ja przeczytam. Przed chwilą telewizja TVP przeprowadzała wywiad z ludźmi w Lądku Zdroju. Rozmowy zostały ustalane przed wywiadami, co mają mówić. Byłem tam, program był na żywo, a pomimo tego ucinali nagrywanie między wywiadami, żeby ustalić, co my mamy mówić. Nie dopuszczali wszystkich ludzi do głosu, wypraszali ludzi z planu, kazali powiedzieć tylko i wyłącznie, czego potrzebujemy, a nie co się dzieje. Po Lądku, Stroniu i okolicznych wsiach chodzą uzbrojeni szabrownicy. Ludzie boją się wyjść z psami na dwór. Brakuje policji, wojska, ciężkiego sprzętu i przede wszystkim pomocy od państwa. Proszę wszystkich o udostępnienie tego posta, aby jak najwięcej ludzi zobaczyło ten post i przeczytało, jak jest naprawdę. Prosimy o pomoc. Tak, moi drodzy. Czyli co? 150 miliardów na Ukrainę, darmowe życie, darmowe ZUS-y, bez podatków, darmowe renty, a dla Polaków nic. Do jasnej cholery, szanowni, to ile jeszcze będziemy tolerować tą bandę Volksdeutschów? Obudźmy się w końcu wreszcie. Mamy polityków na szczeblach samorządowych. Trzeba się zbuntować, bo jeżeli prawo nie działa dla obywatela, to obywatel ma prawo wziąć swoje ręce. Takie jest moje zdanie, taka jest moja subiektywna opinia. Moi drodzy, ale pozostajemy dalej w Polsce. Szanowni, i chciałem wam tutaj coś pokazać, po prostu mnie to aż trzęsie. To jest 13 wrzesień, czyli z piątku. Sikorski z wizytą we Lwowie zapowiada odbudowę zniszczonej kamienicy. Tu jest oczywiście cały artykuł, ja go nie będę wam czytał, ja go oczywiście podlinkuję, przeczytam tylko stopkę. Polska potwierdza chęć odbudowania jednej z lwowskich kamienic zniszczonych przez Rosjan 4 września. Takie zobowiązanie złożył we Lwowie minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski na ręce mera miasta Andrija Sadowego. Szef MSZ udał się na Ukrainę po spotkaniu z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem, który przebywał w Polsce. No to co, moi drodzy? Co jeszcze? Kamienice, czołgi, paliwo, mieszkania, super samochody. To jeszcze tylko oddać im kraj, bo jeszcze tego nie mają. Bo swój rozpieprzyli, bo ta nacja nie potrafi nic uszanować ani uchować. To teraz nasz kraj niszczą, tak? Będziemy się temu przyglądać? No myślę, że nie. Moi drodzy, oczywiście znacie mój krytyczny pogląd na to, co obecna władza wyprawia, ale ja chciałem was przestrzec przed kilkoma rzeczami. Ja pewne tematy zweryfikowałem, które się ostatnio bardzo mocno pojawiają w social mediach. W tej chwili na waszych ekranach jest taki wpis. Urszula Sara Zielińska, wiceministra klimatu, jest tu w nawiasie parodii, jest to konto twitterowe. I co tu jest napisane? Mieszkańcy zalanych domów zapłacą ogromne odszkodowania. Ma to związek z unijną dyrektywą mówiącą, że każdy dom posiadający szambo musi być zabezpieczony na wypadek powodzi. Jeśli specjalne komisje stwierdzą, że zawartość szamba dostała się do rzeki, właściciel otrzyma karę 5000 euro. Zwróćcie teraz jednak uwagę. I co tu jest napisane? Właścicielem konta jest Rokita Diabeł 666, konto satyryczne i tak dalej. A teraz chciałem wam pokazać, jak wygląda konto Urszuli Sary Zielińskiej. Moi drodzy, tak wygląda konto Urszuli Sary Zielińskiej. Po co ja to mówię? Zaraz ktoś powie, co ty ich tak bronisz. Oczywiście, że ich nie bronię. Ale nie dajcie się, szanowni, manipulować. To jest konto Urszuli Zielińskiej i nie ma tam takiego wpisu, dla jasności. Natomiast
Tak jak powiedziałem, po co ja mówię? Chciałem wam jedną rzecz wyjaśnić. Pojawiło się ostatnio, szczególnie na TikToku i na innych social mediach, taki wpis, że prezydent Władimir Władimirowicz Putin zaoferował pomoc dla powodzian, która ma być przekazana z okręgu kaliningradzkiego i tylko czeka na zielone światło od polskiego rządu. Ja sobie to zweryfikowałem, moi drodzy, bo tam jest podane, że materiał pochodzi z RIA Nowosti. Moi drodzy, ja przeszukałem RIA Nowosti po rosyjsku, po angielsku i po polsku również. Nie ma tam takiej informacji. Pytanie jest, po co ktoś takie fejki wrzuca? Ja mam swoją subiektywną opinię na ten temat. Chodzi o to po prostu, żeby Polaków skłócić z Rosjanami, żeby wyszło w tym stylu, że Putin obiecał, a nie daje, że to kłamca, że to, że tamto. Być może źle szukałem, więc proponuję, żeby każdy z was sobie przejrzał RIA Nowosti. Wystarczy wpisać w internet, później sobie tłumacza na polski zrobić, jak ktoś nie rozumie po rosyjsku i sobie wyszukać. Bardzo łatwo. Nie ma tam takiego wpisu. Możecie mi wierzyć. Moi drodzy, teraz chciałbym przejść do innego tematu. Otóż pojawiło się tu w mediach takie coś jak radar pogodowy, windy.com i tak dalej, już pokazuję, o co chodzi. Tutaj nawet pan Ator Woźniak się uruchomił i tam opowiadają o tym promieniowaniu i tak dalej. Moi drodzy, ja sobie to sprawdziłem. To nie ma nic wspólnego z promieniowaniem. To są kierunki ruchów pogodowych. A co do promieniowania, to już pokazuję. Jeżeli chodzi o promieniowanie, to należy wejść sobie na stronę Polskiej Agencji Atomistyki i tu są wszystkie źródła promieniowania w Polsce tak naprawdę niemedyczne. I najeżdżając sobie na przykład na Kalisz, mamy wartość tutaj 0,06 mikrosiwerta na godzinę. Człowiek jest w stanie przyjąć bezpieczną dawkę 400 milisiwertów w ciągu roku, moi drodzy. No, to nie jest zdrowe, co tu się pokazuje, bo to pokazuje na godzinę. Mamy tutaj Olsztyn, Koszalin, Szczecin, tutaj jest Zielona Góra, województwo opolskie, Katowice, Bielsko-Biała, Wlegnica. Szczególnie ściana tutaj wschodnia jest bardzo mocno napromieniowana. Może mi ktoś wyjaśni, dlaczego? Natomiast tamto na tej Windy.com, tam jest radar pogodowy i tam oczywiście mówią nam, że to jest 5G i takie różne rzeczy, bo ja nie mówię, że akurat Ator to powiedział, tylko wielu ludzi to udostępnia i tam jest takie coś jak DB i jest obok głośnik, ja już to pokazuję. Tak, moi drodzy, tutaj jest DBZ. Ale tu się zmienia jednostkę i tu jest milimetrów na godzinę. To jest opady deszczu. To nie ma nic tutaj akurat w tym momencie wspólnego z promieniowaniem. Szanowni Państwo, tylko opady deszczu. Ile jest milimetrów na godzinę przewidywana prognoza, ciśnienie i tak dalej. Co do promieniowania, proponuję wejść na stronę Polskiej Agencji Atomistyki. Szanowni Państwo, nie dajmy się manipulować, bo ja rozumiem, że to są groźne sprawy, ale weryfikujmy. Weryfikujmy, nie dajmy sobie wkręcać ciemnoty. Ktoś tego nie robi przypadkowo, prawda? No właśnie. Moi drodzy, ale przechodzimy teraz do naszych południowych sąsiadów. U nich też jest sytuacja ciężka, jeżeli chodzi o powodzie, ale nie będzie tu o powodziach. Będzie tutaj o LGBT-ach. Tak, moi drodzy. Zobaczcie ten materiał. Dla mnie niejakie psychiczne poruchy istych ludzi. Nám tu niekto prezentuje, že ich máme brať ako normu. A my ich ako normu nechceme brať. Pretože ak má niekto psychické poruchy, tak by mal navštíviť niekoho, kto mu s tým pomôže. Hľadať si svojho terapeuta. Toto celé je jedna psychologická vojna. A keď... Moji drodzy, ja viem, že dla nás Polaków ciężko na poważnie weryfikować język słowacki czy czeski, bo nas to śmieszy. A to powiedziała bardzo mądre, poważne słowa. Otóż pani Martina Szymkowicowa odniosła się do LGBT i powiedziała tak. Jeśli macie zaburzenia psychiczne, powinniście się leczyć, a nie narzucać ludziom, że jesteście swego rodzaju normą
i wszystko ma być tak, jak wy tego chcecie. No pełna zgoda. Ale czemu ja o tym mówię? Otóż, moi drodzy, mówię o tym dlatego, że już w sobotę będziemy nagrywać z pewnymi dosyć mocnymi babkami nowy, jak to się mówi, cykl na tym kanale, który będzie ukazywał się przeważnie w niedzielę do śniadania pod tytułem Okiem Grażyny. I właśnie w tym programie Okiem Grażyny będziemy rozmawiać w tym tygodniu na temat LGBT, RTV AGD i narzucania ich woli większości społeczeństwa. Do programu gorąco zapraszam, jest nowa czołówka. Tak, moi drodzy, tak będzie zaczynał się nowy cykl na tym kanale Okiem Grażyny. Gorące tematy, kontrowersje, nie boimy się mówić o wszystkim. To taka mała reklama na zakończenie dzisiejszego odcinka. Komu się podobało, proszę standardowo o lajka, pamiętajcie o subskrypcjach i oczywiście o dzwoneczku. Tak, wiem, jeszcze suchar. Moi drodzy, suchar na czasie. Dlaczego kobiety heteroseksualne w Holandii żyją dłużej? Bo nie mają żon. Tak, moi drodzy, dzięki za dziś, trzymajcie się, do jutra.